Siema koledzy z Astartes. Mam dla was poradnik o snajperze w Space Marine 2. Snajper to pierwsza klasa, którą zacząłem grać, bo jestem fanem archetypu. W shooterach zawsze podobał mi się koncept kogoś, kto eliminuje przeciwników pojedynczym strzałem z daleka, a skoro strzelamy z dystansu, to niech ten dystans będzie jak największy. Tutaj sytuacja różni się trochę, bo mamy dwa totalnie różne style gry, które wybijają się ponad resztę. A realnie rozgrywka strzelcem wyborowym wygląda jak granie wrzutki, próbując pozbyć się 30 przedszkolaków chcących rozwiązać nam sznurówki, podczas gdy tarcza, do której celujemy, raz jest 30 metrów, a raz 30 centymetrów od naszego nosa. Dość długo zajęło mi rozgryzienie, jak dobrze grać klasą, i nie pomagało, że na początku umiejętność klasowa wydawała się bezużyteczna i bezsensowna. Oj, jak bardzo się myliłem. Klasa jest bardzo wymagająca i może wydawać się słaba, ale to jedyna opcja, gdzie możemy usuwać pojedynczych Majoris jednym strzałem, albo gdy chcemy naśladować filmowego Predatora. Jako bonus jesteśmy jedyną klasą, która posiada pelerynę, co wyraźnie świadczy o jej wyższości nad innymi. Naszą umiejętnością klasową jest kamuflaż, pozwalający stać się niewidzialnym na kilka sekund, bądź do pierwszego ataku, który będzie miał zwiększone obrażenia. Dodatkowo otrzymujemy bonus 10% więcej obrażeń od strzałów w głowę. Pasywny profit daje nam wskazówkę, wokół czego obraca się nasza klasa. Umiejętność nie będzie zbyt pomocna, jeżeli chodzi o drużynę, a jedynym od tego wyjątkiem są sytuacje, gdzie nasi bracia polegną. Możemy wtedy ukryć się, by ich podnieść, bez przeszkadzającej nam hordy przeciwników. W większości jednak będziemy używać naszej peleryny niewidki, aby zdejmować z siebie gniew wrogów i zwiększać obrażenia strzałów w głowę z ukrycia. Omówmy więc narzędzia, których będziemy używać snajperem, by osiągnąć nasz cel. Naszą jedyną opcją broni pobocznej jest pistolet boltowy i przyznam szczerze, że snajper jest jedyną klasą posiadającą broń główną, gdzie używanie pistoletu jest bardzo ważne. Jesteśmy jednym z typów Marinesa, którzy pożerają amunicję jak chrom pochłania ram. Pukawka pozwala nam lepiej zarządzać zapasami i staje się niezbędna w połączeniu z profitami klasy, o których powiem później, a które dają nam benefity od każdego headshota eliminującego przeciwnika. Najłatwiejszym sposobem na dużą ilość takich strzałów w głowę jest wystrzelenie szybkiej serii w chmarę przeciwników, dzięki czemu aktywujemy bonusy kilka do kilkunastu razy w ciągu paru sekund. Profity ustawiamy dość standardowo. Pierwsze cztery wybory nie mają większego znaczenia. Najważniejsze, by na końcu wybrać dwie instancje łowcy głów oraz elitarnego łowcę, bo robimy wszystko w naszej mocy, by zaliczać tylko headshoty. Jeżeli chodzi o bronie główne, to ta decyzja najbardziej ukształtuje nasz styl gry. Niestety, mimo wielu prób, nie udało mi się sprawić, by Stalker, a po naszemu prześladowca, dorównał pozostałym opcjom. Zawsze miejcie na uwadze, że może coś mi umknęło, może to problem z moim skillem, ale tutaj nie dałem rady niczego wskórać. Dwie bronie funkcjonują w miarę podobnie i obracają się wokół tego samego stylu gry. Mowa tu o snajperkach, boltowej i laserowej. Obie są w stanie eliminować jednym strzałem z ukrycia, choć różnią się delikatnie w użyciu. Las Fusil wystrzeliwuje potężną wioskę laserową po krótkim ładowaniu strzału. By nie chybić, musimy więc ciągle mieć cel na muszce, bądź korygować celowanie w ostatnim momencie. Możemy też poniekąd pomagać w eliminacji małych przeciwników, bo nasz laser jest w stanie przebić się i wyeliminować kilku naraz. To, jak zaczniemy ścieżkę profitów, zależy od jednej rzeczy. Przy drugim proficie w górnym rzędzie pojawia się problem. Niezłomna prędkość znacznie przyspiesza ładowanie strzałów, gdy jesteśmy poniżej 35% punktów życia. Granie snajperką laserową jednak polega na trzymaniu się rytmu dyktowanego przez długość ładowania. Ten profit aktywnie psuje ten rytm. Musimy więc podjąć decyzję. Jeżeli damy radę się przystosować i zmiana tempa nam nie przeszkadza, to możemy zacząć górnym rzędem. Jeżeli jednak, tak jak ja, poczujecie, że troszkę was to gubi i zaczynacie chybiać, to musimy zacząć na dole. Do wyboru mamy wieczną prędkość, która zwiększy szybkość ładowania strzału, bądź zwiększoną pojemność zwiększającą zapas amunicji. Niezależnie od poprzednich wyborów, w trzeciej kolumnie bierzemy oba profity i kontynuujemy górą. Łowca głów dodaje nam obrażeń od headshotów, które są naszym chlebem powszednim, a wzmocnienie zwiększa szerokość wystrzeliwanego lasera, ułatwiając trafianie kilku celów naraz. Dalej bierzemy szybką regenerację, przyspieszającą regenerację pancerza i dwie kolejne kopie łowcy głów. Na końcu natychmiastowe zdrowie, które ułatwi nam przeżycie na wyższych poziomach trudności, i wieczna prędkość, przyspieszająca ładowanie strzałów o 15%. W kwestii wariantów musimy wybierać te z największym zapasem amunicji, bo nawet ze wszystkimi bonusami wystarczy, że raz pobawimy się za dobrze i wypykamy się z nabojów. Druga opcja snajperska to wariant boltowy i osobiście gra mi się nią wygodniej. Jest w stanie one-shotować Majorisy i nie musimy ładować strzału, ale w zamian oddajemy całość możliwości eliminacji małych przeciwników w większych ilościach. Jeżeli osiągniemy też wprawę, to w miarę łatwo da się nią quickscope'ować. W profitach zaczynamy od dolnego rzędu. Daleki strzał zwiększa obrażenia na przeciwnikach, którzy są przynajmniej 20 metrów od nas, co z dobrym pozycjonowaniem nie będzie problemem. Dalej bierzemy instynkt przetrwania. Profit, który faworyzuje tę snajperkę nad jej laserowy odpowiednik, zwiększa o 25% zadawane obrażenia, gdy jesteśmy poniżej 30% zdrowia. W trzeciej kolumnie łapiemy oba profity, przeskakując na górę. Adamantynowy chwyt zmniejsza odrzut i znacznie ułatwia celowanie, gdy staramy się strzelać jak najszybciej, a szybka regeneracja pozwala nam przetrwać łatwiej.
Łapiemy dwie instancje naszego ulubionego profitu, łowca głów, dla łącznie 20% większych obrażeń od strzałów w głowę i przeskakujemy z powrotem na dół po zwiększoną pojemność, bo więcej amunicji to zawsze lepiej. Kolejny profit to główna różnica między snajperkami i mój faworyt. Ułatwiamy zarządzanie amunicją dzięki odnowienie przeładowanie. Unikatowa umiejętność, która przy każdym przeładowaniu oddaje nam ilość nabojów równą połowie trafionych przeciwników w poprzednim magazynku. Biorąc pod uwagę, że jako snajper nie powinniśmy nigdy chybiać, oznacza to, że w praktyce mamy 50% więcej amunicji. Na koniec bierzemy jeszcze wielką moc, dzięki której nieraz uda nam się jednym strzałem z ukrycia wyeliminować nawet neurotropa. W kwestii wariantów wybieramy raczej te z większym zapasem amunicji, bo tu różnica jest w miarę duża. Jeżeli mimo wyboru snajpera jako klasy nie chcemy stać daleko za kompanami i eliminować pojedynczymi strzałami, a bardziej odpowiada nam cosplayowanie predatora, to drugi styl gry dyktowany przez ostatnią broń będzie dla nas. Karabinek boltowy to mała, szybkostrzelna broń na krótki dystans, która sama w sobie ma dwa typy funkcjonujące jak dwa różne karabinki. Wyborowy strzela pojedynczymi strzałami, ma o wiele lepszą celność i zasięg, przez to ląduje w koszu, bo jeżeli chcemy strzelać powoli i dokładnie, to mamy od tego snajperki. Zwykłe warianty karabinka sprawdzają się za to przy czyszczeniu fali i eliminacji Majoris, a kiedy mówię krótki dystans, mam na myśli krótki dystans. W profitach zaczynamy więc na dole i łapiemy wielką moc zwiększającą obrażenia przeciw ekstremisom. Dalej odwet, który zwiększa obrażenia o 25% na 5 sekund po idealnym uniku. A idealnych uników będziemy robić całkiem sporo, zważywszy, że nasza taktyka będzie obracała się wokół przykładania lufy do skroni przeciwników. Następny profit w rzędzie to adamantynowy chwyt, który zmniejsza odrzut o 25%. Dla większości klas byłby taki sobie, ale dla nas jest konieczny, bo często będziemy trzymać wciśnięty spust do momentu opróżnienia magazynku. Podobnie kolejny profit, stalowy chwyt, zmniejszający odrzut o 35% na 5 sekund po szybkiej eliminacji 10 wrogów. Aktywujemy go bez myślenia, bo wystarczy szybka seria w chmarę. W fioletowej rzadkości bierzemy oczywiście łowcę głów dla obrażeń od headshotów, a do tego poszerzony magazynek zwiększający rozmiar magazynka, co pozwoli nam trzymać spust dłużej i następnie zwiększoną pojemność dającą nam okrągłe 20% więcej naboi. Przy okazji łapiemy boską moc zwiększającą obrażenia o 10%. W kolejnej rzadkości trzymamy się dolnej ścieżki, biorąc odnowienie magazynek, bo amunicja i kończąc na kolejnej instancji boskiej mocy dla kolejnych 10%. Z wariantów zawsze, ale to zawsze wybieramy te z większym zapasem amunicji. Do walki wręcz mamy tylko scyzoryk i sprawdza się on bardzo dobrze, chyba że próbujemy mierzyć się z całą chmarą. Profity są standardowe, tak jak dla pozostałych użytkowników tej broni. Prawie cały czas lecimy dołem dla stałych zwiększonych obrażeń od wiecznej siły oraz energii kinetycznej. Później zyskujemy bardzo przydatny cios barkiem, który pozwala nam na bardzo łatwe postrzały małych przeciwników. Łapiemy zabójcę tyranidów i ogłuszający cios dla zwiększenia obrażeń i osłabienia uderzanych wrogów. A na końcu zabójca ekstremis i zabójca terminus dające zwiększone obrażenia przeciw tym celom. Nóż nie jest czymś, na czym polegamy, ale jeżeli zdecydujemy się grać z karabinkiem, to pomoże nam zaoszczędzić amunicję i wykaraskać się z tarapatów, gdy jej zabraknie. Drzewko profitów klasy drastycznie zmienia to, jak gramy. Dużo wyborów będzie tu zależeć od broni głównej, której używamy. W pierwszej kolumnie wybieramy przebicie bloku, jeżeli gramy snajperką. Największym bólem podczas odległych strzałów będą przeciwnicy szarżujący w naszą stronę magicznie odbijający pociski, a dzięki temu profitowi zadajemy obrażenia i możemy ich z tego bloku wytrącić. Jeżeli preferujemy karabinek, to możemy wybrać drugi profit, mistrz walki wręcz, bo cały czas będziemy w zasięgu, by skorzystać z bonusu. Trzeci profit, adept medicae, jest pułapką. Korzystamy z niego tylko, gdy nasi towarzysze padają, a do tego możemy po prostu użyć niewidzialności i być bezpieczni. W drugiej kolumnie wybór jest tylko jeden. Jesteśmy łakomczuchem w kwestii amunicji, więc duża pojemność powiększająca nasze zapasy o 10% jest absolutnie konieczna. W trzeciej kolumnie wybór zależy od konkretnej broni głównej. Żelazny uchwyt zmniejsza odrzut o 30%, kiedy korzystamy z karabinków snajperskich i prześladowcy. Jest jedynym bonusem dostępnym dla snajperki boltowej w tej kolumnie. Dla karabinków mamy zwinne dłonie zwiększające prędkość przeładowania ich o 15%. Nie będziemy przeładowywać za często dzięki temu, jak wygląda nasz styl gry, ale jeżeli już będziemy musieli, to i tak jest to jedyny wybór. Wybierając snajperkę laserową, bierzemy zabójczą wydajność. Opis jest trochę niejasny, ale w praktyce dostajemy z powrotem pocisk za każdym razem, gdy zlikwidujemy więcej niż jeden cel pojedynczym strzałem. W profitach zespołowych na niskich poziomach używamy strzelectwa wyborowego, które zwiększa obrażenia od headshotów o 10% dla wszystkich członków drużyny. Zmieniamy go na odnowę oddziału, kiedy tylko ją odblokujemy. Profit pozwala wszystkim w grupie odzyskiwać ładunek umiejętności, jeżeli wyeliminują cel strzałem w głowę. Jest też jednym z wymaganych, by optymalnie używać niewidzialności. Pozwala nam na ukrycie się tylko w celu oddania strzału, a pomyślna eliminacja headshotem sprawi, że umiejętność będzie znów gotowa do użytku. W ten sposób zaczyna kreować się nasz styl gry, gdzie ciągle znikamy, tracąc uwagę przeciwników i pojawiamy się, zdejmując czyjąś głowę. Wybór w piątej kolumnie dalej zasila wcześniej wspomniany playstyle.
Grając snajperką bierzemy trzecią opcję, odnowę, która jest mini wersją profitu zespołowego. Daje nam 5% ładunku umiejętności po każdym strzale w głowę, co w połączeniu z profitem zespołowym pozwala nam celować chwilę dłużej i praktycznie gwarantuje, że niewidzialność będzie gotowa zawsze. Jeżeli gramy karabinkiem, to musimy tu jednak wybrać drugą opcję, która pozwala osiągnąć coś naprawdę niesamowitego. Wydajna gotowość sprawia, że po każdym użyciu niewidzialności nasza broń przeładowuje się. W rezultacie, stojąc w pobliżu celu czy chmary, trzymamy przycisk strzału do skończenia się magazynka, odpalamy niewidzialność, której użycie jest znacznie szybsze niż przeładowanie, i strzelamy dalej. Szósta kolumna to ponownie dwa wybory. Wycelowany strzał zwiększa obrażenia od pierwszego ataku po wejściu w kamuflaż o masywne 75%. Oczywiście jest to wybór dla snajperek, które pojedynczym strzałem już zadają ogromne obrażenia. Dzięki temu profitowi wprowadzamy majorisy w stan egzekucji jednym strzałem z ukrycia, a nie raz ich głowy od razu wybuchają. Karabinki również mogą z tego korzystać, choć lepszą opcją jest moim zdaniem taktyczna zasadzka, która daje podobny bonus do poprzedniego profitu, tyle że tu mamy aż 100% i tylko dla broni do walki wręcz. Podczas walki na krótki dystans często będziemy mogli szybko się ukryć, wykonać jeden cios i zacząć strzelać. W siódmej kolumnie długo testowałem wszystkie opcje i nic nie przebija trwałego ukrycia. Pierwszy atak z ukrycia dezaktywuje kamuflaż, ale dzięki temu profitowi zostajemy niewidzialni na 2 sekundy bez zużywania ładunku umiejętności. W połączeniu z poprzednimi wyborami snajperki mogą strzelić swobodnie 2-3 razy, a karabinek zdąży wysypać z siebie połowę magazynka, nim znów staniemy się widoczni. W ostatniej kolumnie wybór zależy od tego, jak pewnie czujemy się grając snajperem. Domyślnie i zwłaszcza przy grze karabinkiem preferuję unik, który raz na 15 sekund sprawia, że wchodzimy w ukrycie po idealnym uniku bez zużywania ładunku. Profit znacznie ułatwia nam kontrolę przeciwników i znacznie zwiększa to, ile czasu spędzimy niewidoczni. Jeżeli padamy dość często, to drugą opcją jest przejęcie awaryjne. Raz na 3 minuty, zamiast paść po otrzymanych śmiertelnych obrażeniach, wchodzimy w niewidzialność i jesteśmy nietykalni przez 5 sekund. Kiedy zaczynałem przygodę snajperem, to podczas jednej misji ratowało mnie to od 3 do 5 porażek. Ostatni profit, wzór perfekcji, jest taki sobie. Wymaga od nas dużo, bo 4 headshoty pod rząd, by oddać jeden ładunek granatu co 3 minuty. Może być dość użyteczny, gdy korzystamy z ładunków szokowych albo bomby Melta, ale dwa pozostałe współpracują lepiej z naszym stylem gry. No dobra, perki i tak dalej, ale jak to wygląda w praktyce? Wszystko zależy od broni, którą wybraliśmy, choć wszystko obraca się wokół headshotów oddających nam ładunek kamuflażu. Najskuteczniejsza metoda, jaką odkryłem, kręci się wokół strzelania bądź ataku wręcz natychmiast po aktywacji umiejętności klasowej. W ten sposób będziemy niewidzialni przez 2 sekundy bez zużywania ładunku, a strzały w głowę oddadzą nam to, co zużyliśmy na aktywację. Grając snajperkami zawsze staramy się pozostać w tyle, bo dystans dodaje nam obrażeń. Jedynym wyjątkiem są alarmy, gdzie możemy zostać zaatakowani w plecy, choć tu pomaga nam ukrycie. Dzięki wszystkim nastakowanym bonusom do obrażeń, często będziemy wchodzić w ukrycie, strzelać eliminując przeciwnika i znowu wchodzić w ukrycie po sekundzie, by wykonać kolejny strzał. Karabinkiem z kolei zawsze jesteśmy blisko przeciwników. Im bliżej, tym lepiej, bo rozrzut mamy na ćwierć ekranu. Jeżeli nasza grupa nie radzi sobie z mnogością małych przeciwników, to niestety boltowa snajperka nam w tym nie pomoże i jedyne co możemy robić, to używanie pistoletu bądź walki wręcz. By pozostać przy życiu podczas machania naszym scyzorykiem, powinniśmy jak najczęściej używać niewidzialności. Jeżeli używamy snajperki laserowej, to tak długo jak nie jesteśmy osobiście oblężeni minorisami, wypatrujemy większych grup, bo jeżeli wyeliminujemy kilku naraz jednym strzałem, to nie tracimy amunicji. I wokół amunicji właśnie wszystko się kręci. Czasem trzeba ją oszczędzać, więc używamy pistoletu, gdy nie mamy dużych celów. W przypadku karabinka sytuacja jest znacznie prostsza, bo będąc w centrum roju wystarczy odpalić niewidzialność i trzymać przycisk strzału. Po wyprowadzeniu pierwszego strzału pozostajemy w ukryciu przez 2 sekundy i bez większego celowania trafiamy wystarczająco dużo gółów, by móc ukryć się ponownie praktycznie natychmiast. Przeciw Majoris i Extremis musimy się śpieszyć, by nie tracić zbyt dużo ładunku kamuflażu celując. Jeżeli nie powalimy celu od razu, to przerzucamy się na broń poboczną i używamy jej na małych celach, by odzyskać ładunek umiejętności. Powinniśmy też mieć na uwadze naszych sojuszników. W miarę możliwości, jeżeli nie potrzebujemy odzyskiwać ładunku, to zostawianie Majoris w stanie egzekucji pomoże przetrwać naszym kompanom. Ogólnie bardzo dobrze współpracujemy z praktycznie każdą klasą, choć w trochę inny sposób. Marynsi skupiający się na walce wręcz, czyli awangarda, szturmowiec i ostoja, pomagają nam zachować dystans od przeciwników, ale przez swoje ataki utrudniają nam celowanie. Grając z taktycznym, nawet najwięksi przeciwnicy padają w kilka sekund, gdy użyją auspeksu, podwajając nasze obrażenia.
Z kolei grając z ciężkim, możemy stać zaraz za nim, korzystając z ich tarczy i strzelać do dużych celów, podczas gdy oni eliminują wszystkie mniejsze. Trzeba jednak mieć na uwadze, że i my, i ciężki jesteśmy wygłodniali, jeżeli chodzi o amunicję. Niezależnie od tego, czy wolicie strzelać z daleka filtrując hordy, czy chcecie pojawiać się i znikać w grupie przeciwników jak magiczny ninja z karabinem, snajper zapewni wam kupę zabawy swoją unikalnością. Na początku jest dość trudny do ogarnięcia i na najwyższych poziomach trudności wymaga od nas wiele, ale żadna inna klasa nie pozwala nam ignorować przeciwników dzięki niewidzialności i wybierać celów tak bardzo jak snajper. Bardzo często będziecie czuć się jak predator podczas animacji egzekucji, gdzie wasza postać nadal jest niewidzialna i pojawia się tylko chwilę po jej skończeniu. Jeżeli odbiliście się od tego archetypu na początku, bo podobnie do mnie nie wiedzieliście po co w ogóle używać kamuflażu, który wydawał się najgorszą umiejętnością w grze, to polecam spróbować mojego sposobu. Jeżeli macie jakieś inne porady albo pomysły na snajpera, które umknęły mojej uwadze, to śmiało komentujcie. Jeśli pomogłem wam w jakiś sposób, to zachęcam do suba i zostawienia w komentarzach nawet emotki, bo engagement bardzo pomaga kanałowi. Sprawdźcie też inne poradniki, jeżeli gracie innymi klasami. Pamiętajcie też przypomnieć waszym towarzyszom, że jako jedyni macie pelerynę. Odwaga i honor, bracia! Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.